Dzień dobry Państwu. Jest dzisiaj z nami Elżbieta Liberda. Jakbyś mogła opowiedzieć kilka słów o sobie? Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Liberda, jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie nieruchomości. Na co dzień zajmuję się obsługą inwestorów, fliperów, ale i też osób indywidualnych, które na przykład chcą sobie kupić nieruchomość, sprzedać. Prowadzę też własną agencję nieruchomości. Mhm. Jeśli chodzi właśnie, dzisiaj jesteśmy na warsztatach z zarządzania tak naprawdę kwaterami. Pracowniczymi, mhm. ile spraw do ciebie wpływa z, z tego segmentu? No, bardzo wiele. I jakie to są właśnie problemy? To są dosyć spore pro, problemy i bywają niestety kosztowne, dlatego że wiele osób myśli, że ten najem to jest taka na pozór prosta transakcja, dlatego że no nie musimy iść do notariusza, nie jest to jakoś szczególnie sformalizowane. Też w internecie jest wiele wzorów, na których. Czasami inwestorzy pracują, czego oczywiście nie polecam. No, i wydaje się, że no dobrze, no skoro na przykład próg wejścia mamy niekoniecznie bardzo duży, bo załóżmy, nie kupujemy tych nieruchomości pod kwaterę, tylko po prostu wynajmujemy je, a później podnajmujemy, no to umówmy się, na dzień dobry ta inwestycja nie musi być bardzo duża. W związku z tym trochę tak tracimy czujność. Okazuje się jednak, że przepisy, które są w Polsce i między innymi przepisy dotyczące praw lokatorów, są bardzo restrykcyjne i w znacznym stopniu stopniu uprzywilejowują najemców w stosunku do prawa właścicieli czy wynajmującego. I tutaj tych problemów jest dosyć dużo. No takie najpowszechniejsze, no to te z racji też no jakby kryzysu i sytuacji rynkowej, którą mamy, no to takie, że, że na przykład ludzie po prostu bądź firmy przestają płacić. Mm -hmm. I, I tutaj jeżeli nie mamy dobrze skonstruowanej umowy, nie mamy zabezpieczeń w formie na przykład rygorów egzekucji, no to czeka nas wtedy wieloletni proces sądowy, bo na pierwszą rozprawę też czekać możemy nawet kilka miesięcy, no a niestety tego najemcy jest wtedy ciężko się pozbyć. Także no to są takie dosyć. Typowe sprawy. Kolejna kwestia, no to na przykład kwestia rozliczania kaucji. Bardzo często interesy właściciela nie są tożsame w stosunku do interesów najemców. No i na przykład jeśli chodzi o właśnie kontekst kwater pracowniczych, no to wiadomo, że jeżeli ktoś wynajmuje nam lokal po to, żebyśmy następnie go podnajmowali dla pracowników, no to zużycie tej nieruchomości no, będzie po prostu wyższe, tak, będzie duże. No i nagle właściciele są że dlaczego ich nieruchomości są, jak to mówią, ponadnormatywnie zużyte. No i teraz, jeżeli właśnie nie mamy takiej dobrze skonstruowanej umowy, nie mamy precyzyjnie oznaczonego celu najmu, no to rzeczywiście mogą być kłopoty. Także to są takie najbardziej typowe. Mhm. Czyli właśnie podsumowałaś takie zagrożenia e, tych wszystkich. Mhm. A jakie widzisz plusy właśnie inwestowania w kwatery? Zdecydowanie jest mniej przy inwestowaniu w kwatery spraw takich, że na przykład najemca nie chce się wyprowadzić. Bo jeżeli wynajmujemy całą nieruchomość, mieszkanie i nawet jest to można powiedzieć apartament bądź nieruchomość luksusowa, tak jak teraz to jest modne, inwestujmy w nieruchomości premium i tak dalej, bo rzeczywiście ten rynek ma się dobrze. Wciąż jest dosyć sporo transakcji gotówkowych, to jeżeli przeznaczamy takie mieszkanie czy dom na wynajem, i oddajemy w posiadanie całą nieruchomość, to zdarza się tak, że na przykład najemca płaci pierwszy czynsz, płaci kaucję, płaci na przykład wynagrodzenie do biura nieruchomości, no i na tym kończy się jego płynność mm. finansowa. I Tutaj jest duży kłopot, dlatego że w świetle prawa on jest lokatorem i jeżeli chcemy taką osobę usunąć, to po pierwsze, zaległość, jeśli chodzi o płatności, musi trwać aż trzy miesiące. Następnie trzeba wyznaczyć takiemu najemcy miesięczny termin na uregulowanie zaległości. Dopiero wówczas, gdy taka osoba tego nie ureguluje, no to wtedy dopiero możemy taką umowę rozwiązać, tak? No więc trochę może, może być sytuacja taka, że ktoś sobie zrobił takie wakacje, yy, jeśli 3 -miesięczne. chodzi 3 miesięczne, jeśli chodzi o zobowiązania czynszowe. Ale to i tak nie jest najgorsze, dlatego że jeżeli trafilibyśmy w takiej sytuacji, na przykład na takiego najemcę, który straci pracę i będzie osobą bezrobotną, to z mocy prawa będzie przysługiwało mu uprawnienie do najmu lokalu socjalnego. No niestety gminy nie dysponują takimi lokalami, no i możemy mieć sytuację taką już najbardziej tragiczną, że Wynajęliśmy to mieszkanie po to, żeby czerpać z niego korzyści, żeby mieć ten modny pasewny dochód. No a przy takim kiepskim splocie wydarzeń, po prostu jeszcze musimy utrzymywać lokatora. Który nie dość, że nie płaci, no to nie możemy mu odciąć mediów i nie możemy wejść do swojej nieruchomości. To są takie no, najbardziej tragiczne w skutkach sprawy, ale też tutaj od razu mówię, że jakby no, można temu zaradzić, bo mamy na przykład możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego, no i wtedy jakby ta furtka jest, żeby, żeby takiego najemcy się pozbyć. Natomiast przy kwaterach, tych problemów jest znacznie mniej mm. i w zasadzie można powiedzieć, że bardzo rzadko zdarza się tak, że jakiś pracownik nie chce się nie wyprowadzić, opuści. nie chce opuścić, z tego względu, że pracownicy jakby dostają te lokale do współposiadania, czyli cały czas mamy zapewnione tak jakby wejście do, do tej nieruchomości. Tutaj bardziej kłopoty polegają na tym, że, że na przykład no, zrobił po prostu ci pracownicy jakieś szkody mm. i na to okoliczność. Liczność, trzeba się zabezpieczać. Właśnie. Jak jest z tą kaucją? Jeśli mamy na przykład pokoje, tak, gdzie, jest, gdzie są cztery osoby w, jednym, w jednej przestrzeni, jak się to następnie rozlicza? To różnie, to już w zależności też od modelu biznesowego, jaki przyjmuje inwestor. Natomiast no, z reguły jest tak, że no, każdy, krótko mówiąc, jakby płaci za, za swoje łóżko. No i też z reguły jest to tak, że no, płaci za to firma, która tych pracowników mm. sprowadza. Natomiast no, te firmy, które jakby też no, im oddają te, te, te łóżka w, do, do korzystania i te pokoje, no, to też z reguły Dbają o to, żeby ci znowuż pracownicy byli odpowiedzialni, solidarnie za ewentualne szkody wyrządzone w tych pokojach, hmm. bo to się zdarza. Właśnie, a o jakich szkodach tutaj mowa? Jak... No to jest już tutaj no, wyobraźnię maja się dość dużą. Ci pracownicy i najemcy. No i z reguły są to takie no jakby szkody, które możemy załatwić w jakoś tam mało kosztowny sposób. To są na przykład, jakieś zaburzenia, wylane na przykład wino na ścianę i tak dalej. Natomiast no, zdarzają się też takie bardziej jakby dolegliwe finansowo. No i czasami jakby wartość nawet kaucji nie, nie wystarcza, żeby to pokryć, jakieś dziury w ścianach, czy na przykład podłoga totalnie zdewastowana. No, no i wtedy, wtedy rzeczywiście są kłopoty. Mhm. Więc jak rekomendujesz się zabezpieczyć właśnie z, podczas współpracy z agencjami pracy? Znaczy tak, generalnie no to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. siedzenia tak. <laughs> Także zależy, w jakiej roli występujemy, no ale na pewno podstawowa sprawa to jest profesjonalnie sporządzony dokument. Weryfikacja też podmiotu, z którym zawieramy taką umowę, no i jednak przerzucenie na ten podmiot, odpowiedzialności właśnie za tych pracowników, którym no daje te pokoje czy, czy lokale do używania. I tutaj no w zasadzie innej opcji nie ma. Mhm. Też takim wariantem, który dość nieźle się sprawdza, oczywiście no w założeniu, że mamy podmiot, który jest wypłacalny, to to, że gdyby zaistniała taka no sytuacja, ten no taki najczarniejszy scenariusz, że na przykład kilku pracowników po prostu, nie wiem, zaloguje się tam i nie zechce się wyprowadzić, no to po prostu zobowiązanie takiej firmy do tego, że do czasu, dopóki nie zostaną te osoby eksmitowane, no to po prostu mają obowiązek zapłaty. Mhm. No i oczywiście odpowiednio wysokie kaucje, tak. Natomiast tutaj też jest druga strona medalu, no bo jakby ten model biznesowy oparty jest o to, że my wielokrotnie no nie kupujemy jakby tych lokali na własność, które później przeznaczamy, tylko, podnajmujemy tylko po prostu często. je po przeznaczamy na podnajem, czyli tak naprawdę to my występujemy najpierw jako najemca, z opcją podnajmu. No więc tutaj też my, jako najemcy, wtedy musimy się odpowiednio zabezpieczyć w umowach, bo zdarzają się takie sytuacje, szczególnie teraz jak rynek najmu hula, że na przykład wynajmujemy jako firma po to, żeby mm -hmm. później robić kwatery, no i nagle, na przykład, właściciel wypowiada nam stawkę czynszu. No i biznes przestaje się nam spinać, a my mamy znowu już zobowiązania dalsze z tytułu podnajmu, więc też jakby ta procedura musi być naprawdę precyzyjnie poukładana. Czyli właśnie jakie takie obszary rekomendujesz, właśnie usystematyzować, jeśli właśnie chodzi o takie rozliczanie, tak, e, zabezpieczenie z tymi najemcami, e, właśnie jeśli pod kątem prawnym? Przede wszystkim nie stosować jednego wzorca umownego, <laughs> umownego do wszystkich sytuacji, bo każda jest inna. I teraz tak, zupełnie będziemy inną umowę mieć, kiedy występujemy w roli najemcy. I przeznaczamy nasze lokale na podnajem, a zupełnie inną umowę będziemy stosować, kiedy jesteśmy na przykład właścicielami takiego domu, no i też będziemy już bezpośrednio jakby oddawać to do agencji i przeznaczać jakby na wynajem dla pracowników. Mm. Także zapominamy o wszelkiego rodzaju szablonach, nie daj Boże, internetowych. Każda transakcja jest indywidualna. Yy, oczywiście, kaucje. Odpowiednio wysokie, no też jeżeli jesteśmy najemcami, to nie chcemy ich bardzo dużych dawać. Natomiast no w momencie, kiedy jesteśmy po stronie wynajmującego, to tak, jest to jedno z lepszych zabezpieczeń. Jeśli chodzi o sytuację płatności czynszu, no to też ważne, że jeżeli ktoś wynajmuje od nas ten lokal, no to żeby poddał się rygorowi egzekucji co do zapłaty tego czynszu. To wtedy spowoduje, że nie musimy iść do sądu. Ze sprawą, tylko po prostu nadajemy klauzulę wykonalności mm -hmm. i komornik może no, jakby od razu egzekwować. Ale to jest związane z notariuszem, tak? I to rekomendujesz. Tak, to jest związane z notariuszem, rygór egzekucji jej działa, czyli te powszechne 7, 7, 7, tak? Działa tylko wtedy, kiedy pójdziemy do notariusza, no ale to jest wizyta 15-minutowa, nie kosztuje to dużo, a jest to narzędzie, które tak naprawdę w mojej ocenie jest. Z Skutecznym. Jednym z najbardziej skutecznych, jeśli chodzi o taką jakby mobilizację najemców, żeby płacili w terminie. A jak dzisiaj właśnie oceniasz ten poziom właśnie prelegentów i uczestników tego spotkania u Mariusza? Super. No Mariusz już słynie z tego, że jego imprezy są nie tylko merytoryczne, ale bardzo mocno networkingowo, także możemy tutaj nawiązać i cenne relacje, kontakty biznesowe. Ja bardzo lubię tu przyjeżdżać. Z Mariuszem też współpracuję, także, także no jest to solidny partner biznesowy, także polecam, no i przede wszystkim jest praktykiem. Także tutaj osoby też, które sprowadza do prowadzenia wykładów, to nie są osoby, które mają tylko jakąś akademicką wiedzę, bo oczywiście taka jest potrzebna. Natomiast my do biznesu potrzebujemy wiedzy eksperckiej i praktycznej. I tacy ludzie tu się spotykają. Jest tutaj dzisiaj około 250 osób i ja osobiście pomimo tego, że jakby jestem na rynku bardzo długo, bo już 16 lat, sama jestem szkoleniowcem, sama inwestuję, prowadzę firmy, prowadzę wielu przedsiębiorców, to ja sama dzisiaj wiele się tutaj nauczyłam. Y -y. I komu byś poleciła takie, takie szkolenie? Y -y. Poleciłabym na pewno to szkolenie osobom, które są odważne biznesowo, bo ten biznes nie jest dla wszystkich i nie ma co sobie tutaj mydlić oczu, że każdy zrobi tutaj Bóg wie jakie pieniądze na nieruchomościach. Tu trzeba, trzeba mieć sporo odwagi i decyzyjności, no i przy kwaterach też trzeba mieć taką elastyczność, no bo rozmawiamy z różnymi ludźmi, trzeba mieć też takie trochę umiejętności i zarządcze, ale jednocześnie. Właśnie, właśnie takie też i wiedzę prawną, e, także trochę jest to taki, e, taki jakby e, sektor interdyscyplinarny. E, natomiast jeżeli to wszystko się dobrze poukłada, to naprawdę z tego można robić fajne pieniądze i na pewno e, jakby tego typu spotkania, tego typu wydarzenia poleciłabym osobom takim, które Chcą się rozwinąć, chcą skalować swoje biznesy w tej branży, które już są, bo, bo tutaj mamy doświadczonych też praktyków, i na przykład ktoś to kto flipuje, to może fajnie tutaj skorzystać i zrobić sobie, tak jakby, inny filar w nieruchomościach, ale na pewno też dużo wyniosą osoby, które są początkujące. Z tego względu, że tutaj jest takie towarzystwo, że bardzo sobie chętnie pomagamy. Mhm. Są właśnie prawnicy, są osoby, które właśnie robią flipy, są osoby, które są bardzo doświadczone już w kwaterach. No i można tutaj naprawdę sporo wyciągnąć. Super, dziękuję za takie sklamurowanie. Dziękuję Dzięki. za wywiad.